Hej ludziska, z tej strony Ambros, witam was ponownie w grze Singularity. Niech to włączę czasosygnał. Tam mam iść, ale tutaj mamy coś, co możemy zniszczyć, albo raczej cofnąć w czasie. Zresztą, co tu jest ciekawego? No, ręko! No proszę, proszę, dzięki temu mam tutaj zejście. I plus 600 technologii, pakietu medycznego nie mogę. To jest jakieś rakiety? Dobra, już mi się to podoba. Nie wnikam, czym będziemy się tu posługiwać. A mogliśmy coś tędy, albo właśnie... Nie, tutaj byśmy się nie dostali, no właśnie, dlatego trzeba było tam to zniszczyć. Tak, wskakujemy sobie na drabinkę. Że jest jeszcze jakaś technologia, ale nic nie widzę. Dobra. Odnówmy to. Miejsce na może nasze działko. Tak, tu był Barisov. Bo ja się muszę ładować to autodziałko. Zapytacie pewnie, czemu ja trzymam to autodziałko. Co to było? Auto działko trzymam właśnie na tych mocniejszych przeciwników, którzy na pewno nie długo się pojawią. Po osobliwości w tunelach serwisowych urządzono kostnice. Składano tam zmarłych i zarażonych. To nie będzie łatwe. Pięknie. Zmarli i zarażeni. No świetnie. Zakończę sobie tego przeciwnika, zyskuję część zdrowia. To może być dobre. Zobaczmy w ogóle, co my tu jeszcze mamy. A to od bohatera serce. Ulepszenie broni. Medyk. Zwiększa skuteczność pakietów medycznych. Mam tylko 3000. Pole działania impasu. Tym razem zebrałem amunicję z częścią UMC. Jeszcze amunicji niezwykle. Nauka czasami znaleziona, to ma podobną wartość. To ostatnio kupiłem. Zwiększenie zdrowia. No i UMC? Nie. Komisję atuty, impas sobie wzmocni i impuls także. Dzięki temu pozbyłem się wszystkich punktów. Dobra, chodźmy może tutaj na kuckach. Kleszcze fazowe, co? Dobra, ostrożnie i powoli. Albo je postarzać. Boże. Ale chociaż grafika ich jest słaba. No, ale czasami ta grafika tutaj nie jest dobra. Właśnie o to mi chodziło. No jak on się tam kręci, widzicie? Ej, jak zegar, dobra. Zmienił się na autodziałko. Wow, no nie zauważyłem tego kolesia. A tam się cały czas kręci. Dobra, został rozsmarowany po ścianie. Dobra. Skurde, te dźwięki w tej grze. Nie ma! Tam nic nie ma. Zmniejszmy to pole. Chcemy przede wszystkim to zniszczyć. Kurzysz mordę! Wygląda, że my tutaj nie jesteśmy pod wpływem tego pola. Dzięki czemu ja się tu mogę... Normalnie pożyć, dobra, więc to będę chodził sobie do lepiej z tym. Mam was. Ołowię ich wszystkich. Jest fiolka.
uleczysz się i wciągniesz z darmowego pakietu medycznego. O Jezu. A tam jest mały, widzieliście się? Won! Ode mnie. O, fuj. No, przyznam, że to wygląda wręcz okropnie. Dobra, ostrożnie tutaj. Nienawidzę wręcz sobie tarpę. Jezusie. Staną nasi przeciwnicy. Co jest na autodziałku? To jest pytanie. Przez Simon każe mi iść w tą stronę. Dobra, czyli idziemy w drugą. Wow. No trochę ich tutaj jest. Mam nadzieję, że nie wstanę, co to jest. Byłem głupcem. I was a fool. Ja wiem, o co chodzi. Ja mam kolejną wylęgarnię. Muszę sobie pozwolić się nagrania. Selekcją rannych w tunelach. Nieważne jak ciężko pracujemy, ciągle pojawiają się nowi chorzy i ranni. Ta wyspa mnie zabije. Czyli jakiś z tych niezbyt ciekawie się dzieje na katorce. Zawsze poznajmy, wiecie, historię tego miejsca. To jest właśnie bardzo fajne, bardzo takie klimatyczne. Kurde. Ja tu nie mam. Tu nie mam iść, więc tu jest na pewno coś ukryte. Chodźmy pod wodę. No właśnie. Dobrze, że tutaj przyszedłem. Zobaczcie, co mam. Mamy tutaj sporo technologii. Tu 600. Mamy technologię broni. Amunicja jeszcze plus 400. Pięknie. Też jakieś trupki. Schować autodziałko ręko, wracamy na powierzchnię. Spacer można się szybciej wydostać. O, jest jeszcze coś. Pakiet medyczny, skorzystamy sobie od razu. Nic więcej, nic więcej. Na razie chodzę z autodziałkiem. No dobra, czas o sygnał w tą stronę w takim razie. Ale paskudztwo. No tutaj używam tego ataku ręcznego. No coś, można się tutaj łatwo dostać. Na razie drzwi sobie nie będę otwierał. Zbiorę tu wszystko, odnowię to co mogę. Jezu! Co to kurwa było? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Nie. Ta gra mnie wykończy. Akurat tego to się bardzo przestraszyłem. Jeny. Posłuchajmy. Pawle, mój bracie. Jestem chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
Za 2 tygodnie ożenię się z Aliną, najpiękniejszą kobietą, jaką znam. Paweł, nie słuchaj go. Za 2 tygodnie to ja będę najszczęśliwszą osobą, kiedy poślubię twojego brata. No chyba coś jednak wam nie wyszło. Ale kurde, co to było? Jak ja się tego wystraszyłem, ja pierdolę. Dobra. Naprawdę się dowiem, to będę zacząć się bać grania w tą grę. Nie pamiętałem, że tam coś takiego jest. Dobra. Właśnie dotarłeś do obszaru przetwarzania E99. Jestem pewien, że ludzie Demiciewa nie odważą się tam wejść. Dobra. Kolejny trup, uwaga! Dobra, tu nic. Idzie do Valkyrie i posłuchajmy. Prowadziłem grupę cywilów do bezpiecznego miejsca. Nagle zostaliśmy zaatakowani. Odstraszyłem to stworzenie, ale nie z je oberwałem. Mocno krwawię. Teraz skurczywyk czeka na mnie. Razem z tymi pełzającymi stworami. Skończyła mi się amunicja. Jestem zmęczony. Odpocznę tutaj i zaczekam na nie. No cóż, facet się poświęcił. Wielce heroiczne. Dobra, weźmy Walkirię naszą. Muszę się pozbyć tych cyców. Przeładujmy. I autodziałko. Dobra. Nie ten klawisz, ale już dobra. R. No cóż, coś chyba koleś się rozszarpało. Jezus, mędzartański. Dobra. To chyba był boss. Kurde. Gin śmieciu! Leczenie? Ale tam jest drugi! Dobra, impas. Wchodzimy. I napierdzielamy w niego ile wlezie. Boże, jakieś kraby czy coś. Dwa były. A, kolejna technologia. Wow. Paskudne stwory. Ktoś zamawiał kraby na obiad? Ja nie. Według wskazań GPS właśnie wchodzisz do tuneli serwisowych. Wkrótce powinieneś zobaczyć kuchenkę. To ta potężna sferyczna struktura. Aby się do niej dostać, musisz naprawić most. W tym celu trzeba uruchomić platformę wzmacniającą UMC. Dobra, Barisow. Musisz włączyć zasilanie. Poszukaj.
Wyłącznik powinien znajdować się w pobliżu. Jeszcze ja mam ochotę na technologię. Ło. Dobra. Czy mam kolejny modyfikator i mam 2000? No, nie mam kasy, brakuje mi 200, fuck. Dobra. Chciałem nakupić to ten. To, że zabijając odzyskiem część zdrowia, to mogłoby się przydać teraz. Oła. No, ale tam ci państwo nie byli mili. Chyba nic więcej nie ma poza tym modyfikatorem. Jest oczywiście platforma wzmacniająca, a my musimy iść w tą stronę. Świetnie, mogę sobie wzmocnić broń. Wzmocnić sobie na pewno to działko. Właśnie mam dwa punkty ulepszone magazyn, szybkie przeładowanie, większe obrażenia. Większy magazynek. I kupię sobie trochę amunicji. 600 Valkyria. To samo sobie dokupię amunicji. Nie to. O nie, przeładuj. Mam te cztery paski. Tu nic nie ma chyba. Więc cóż, ruszamy z tym dalej. Sprawdzę tutaj okolice. Na pewno nic nie ma. No, jest szafeczka, w której jest 200 technologii. Zawsze coś. I jakiś kolej zmasakrowany. Następnie musisz zwiększyć moc, korzystając z hydrogeneratora. Hydrogenerator. Dobra, czyli w drugą stronę. Tu też niestety nie wrócimy. Na zapisywanie zawartości jest 16 minut. Coś tu, kurczę, coś wpierdziela coś. A, to są te znowu. I mamy nową broń. Czyli Death Hex. Naciśnij lewy przycisk myszy, aby wystrzelić standardowy granat. Przytrzymaj, aby wystrzelić granat, który możesz kontrolować. Tak, możemy mieć kontrolę za pomocą sadu. Zobaczcie. Nie trafiłem w nich. Pa, pa. Wiecie, granatnik, nie? On dosyć długo wybucha, dlatego ja wolę jednak nasze autodziałko. Zobaczcie, on jeszcze żył. Bum, już nie. Aha, tam sobie wywaliliśmy sobie drzwi. I czemu mamy tutaj wejście? No cóż, nieźle ich trochę rozszarpało. Jest coraz bliżej. Musisz zachować ostrożność, kapitanie. Dobrze, dobrze. Zachowam ostrożność, Barisow. Nie popędzaj żołnierza w akcji. Dobra, tu nie ma tych krabo coś tam. Jesteśmy w miarę bezpieczni. No, teraz chyba będą właśnie ludzie Demiczewa, więc coś zmieni na Walkirię. Cóż, w dół. Nie, tak... pościega się kręcić, nie? Ile technologii? Ile ciał? Fuj. Ja spacją właśnie cyk, 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 szybciutko i do góry. Należy kupić to żelazne płuco. Wróćmy do Valkyrie. Musiałoby się teraz zapisywanie zawartości już. Cyk. Pięknie, amunicja. Podniosę. Właśnie fajnie, bo to nam daje dużo więcej amunicji. Dobrze. Jedną grozę zamykamy, drugą otwieramy.
Chyba mamy za duże ciśnienie. Lepiej wijać. Dobrze, teraz musimy się wydostać właśnie drugą stroną. Zawsze wciskam shift, żeby on trochę szybciej płynął. Jakieś pływające ciała, coś, nic. Co mnie potrafi przerazić. A tu jest trochę tlenu. No właśnie, ja pierdolę. Cześć stary. Się wystraszyłem tak czy siak. To nie ma co, więc lecimy tu na górę. To jest włas. I jakiś koleś się chyba powiesił. Aha, bo tutaj nam się drugi włas otworzył. I tu mam kolesia, który się powiesił. Sprawdzam, czy jest na pewno martwy. Ma trochę medykamentów, których ja chętnie skorzystam. Amunicja, odmówmy, nic się nie wydarzyło. Nic, podejdźmy. Wysłuchajmy. W przypadku schroniliśmy się z Aliną w tych tunelach. Dotarliśmy w ostatnim momencie. Niestety zawaliła się część tunelu, miażdżąc mi nogę. Czekaliśmy na ratunek, ale nikt się nie pojawił. Alina poszła poszukać jakiegoś lekarstwa. Od tego czasu minęły 3 dni. Bez jej pomocy nigdzie się nie ruszę. Cześć, czyli to był ten koleś. Ja sam spadam. No przykro mi stary, ale pewnie twoja dziewczyna nie żyje. No już nie żyła w przeciągu tych 3 dni. Więc i mamy wyjście. No to jest pewnie... Dobra, już wiem do czego to jest. To jest pewnie, żebyśmy tu mogli się wydostać. No z tą nic nie zrobimy. A postawmy to. I temu tutaj się wydostanę. No wiem, pewnie tego nie lubicie. Dają amunicję, czyli lepiej użyć autodziałka. Ale mam zapisywanie zawartości, więc trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej ludzie, cześć, pa!